Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Jali, a to kolejny odcinek z Margonem z Expa na Dionizos. I cyk, musiałem przy was to zrobić, wbić ten 60 level, zmieniamy sobie łapki, niestety legendę odstawiamy. Tu mam jeszcze drugie łapki, ale wydaje mi się, że liszki, przepraszam, pod Demilisze będą akurat nieco lepsze. No i tak. O kurde, ale mnie zasuszyło, czekajcie sekundkę. No i dobra, już, że tak powiem, uspokojony. Ubrałem sobie tą naszą czarodziejkę jako tako. Dajmy sobie te parę punktów w SA, dajmy sobie w, co tu damy? Absorpcję, troszkę damy sobie w krytyka, coś tam. Damy sobie jedno w manę jeszcze. To również sobie damy. Co tutaj jeszcze damy? No jeszcze jedno w absorpcji niech będzie. Mamy tutaj, nie mamy żadnych questów. Mamy jakieś teleporty. Mamy teleporty. Przydałby mi się teleport do Nirvenis. A, mamy krypta do rodu Heregata. Zaraz sobie zobaczymy, gdzie to jest. I sobie odwiedzimy panią Dominę. Krypta rodu Heregata. Gdzie to jest? Dobra, to ja może pójdę je poszukać, ale najpierw zbijem sobie go pan. A, to jest to. Dobra, to już wiem, gdzie to jest. Także zbijemy go pan. No i ja lecę po tą właśnie panią Dominę. I cyk, zbite. I dobra, także. No, tą postacią już sobie polecę po tą. A nie, nie mogę, przecież tą mam za. Za wysoki level, także widzimy się za momencik. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Musiałem parę rzeczy ogarnąć. O, mamy herko. Sobie złapiemy hyc. Tak, polecimy sobie teraz do tuni moim tanckiem. I skoczymy zaraz do depozytu moim tanckiem właśnie. Ale to już zrobię sobie sam w sumie. To nie wiem w sumie po co wam pokazuję, jak tutaj bawię się w sprzedawanie unikaczy. Bo to w sumie bez sensu, ale no, o, to tak właśnie ja zarabiam aktualnie na świecie Dionizos. To jest mój sposób zarobku. Kupimy sobie 5 potek, no i już tyle hajsu nie mam. Muszę sobie przerzucić ten kamyczek i zaraz się z wami znowu zobaczę. Dobra, jesteśmy w drodze na Demylysze, Zmieniłem sobie troszkę ekwipunek, zakupiłem jakieś śmieci na apce. Myślałem, że tym tepkiem do Mirvenis jakoś szybko przedostanę się do Grabar, ale nie wiem, pogubiłem się jakoś i nawet nie sprawdzałem, jak mógłbym dojść. Po prostu chciałem szybko dojść na te Demylisze. No a po drodze przecież też mogę sobie poekspić na tych Vermontach całych, bo prawie level nabiłem. Dobra, tak sobie na tym zwykłymi ciosami zbijemy. No i 5% ma, nie no, mistrzostwa niestety nie mogę jeszcze mieć, bo to by było zbyt proste, bym sobie ściankę ustawił i bym po prostu biegał i atakował od Demiliszy i bym miał ściankę i by było po wszystkim. No ale teraz też 61 już nabijamy praktycznie, także jest ok. No i z wami sobie zrobię ze dwa przejścia, myślę, żeby was nie zanudzać, bo to bez sensu by było, żebym robił ich więcej. Zobaczymy po prostu, jak mi tutaj idzie. No i tutaj już na trójkę. Zobaczę, jak mi pójdzie ze ścianką. No luźno, tylko że brakuje mi trochę tej many. To może być problem z czwórką, jak będę walczył. Bo z trójką to nie, bo to są moje dwie tury. Może tak, ich jedna tura to jest. Czyli dostaję wtedy mniej więcej dwa ciosy. No jakoś tak. Jakoś tak to wygląda, no i to już akurat nie ma takiego znaczenia, nie obrywam za bardzo, ale jak z czwórka, to jeszcze z krytykami, jeśli wejdzie, to już w ogóle może być dym. O, super, mamy potka jakiegoś, to sobie użyjmy, żeby nie marnować tylko tych moich z pełnym leczeniem, bo ich też zbyt wiele nie mam. No ale właśnie teraz jak jest event, to się muszę w nie zaopatrzyć i to tak w sensowną ilość, żeby mi starczyło do następnego większego eventu i jeszcze dłużej, bo te potki, co mam tutaj, mam teraz z wakacji,
tutaj mam jeszcze z Wielkanocy fotkę jakąś. No i ogólnie tych z Wielkanocy miałem pół depozytu prawie, znaczy pół jednej strony depozytu. No bo pomyślałem, że a przydadzą się. No i naprawdę się rzeczywiście przydawały do expa, jakąkolwiek postacią bym nie expił. Nie mówię oczywiście jakoś grubo 100 levele plus, ale takie mniej więcej dosadnego właśnie to naprawdę super szło. Tym bardziej jak jeszcze takim moim tanskiem expiłem, to już w ogóle szło super, bo to miałem ekwipunek na każdy przedział praktycznie, ten niższy i wszystko szło na F praktycznie i to z małą utratą życia. No i te miksy z pełnym leczeniem, naprawdę niewielka ich ilość wystarczyła mi na wbicie wielu leveli. No a my tutaj sobie lecimy tym magiem, tą czarodziejką właściwie, powinienem powiedzieć. Podwójny dotyk i krytyczna, myślę, że całkiem spoko połączenie, że powinno to mi dać dużo, dużo na tym expie. O, tutaj jakieś śmieci. Będę sobie to zbierał, bo to zawsze może się przydać. No i jeszcze tutaj mam jakąś staminkę. No nie, no niestety nie mam staminy żadnej, ale również sobie wybiję całą aplikację. No i zaraz będę musiał zrobić cięcie, żeby się napić, bo niestety moje gardło już odmawia posłuszeństwa. Dobra, ścianka. No właśnie, z takimi grupkami może być problem. Chociaż tutaj ładnie weszło akurat. Tu pięknie wręcz weszło. Dobra, dajemy sobie kolejną taką podobną grupkę. I cyk, i mamy 62 level. Także idzie to naprawdę fajnie. W sumie tak myślę sobie z czwórką, a też jakoś chyba wielkiego problemu nie będzie. No niestety z moim ekwipunkiem, może nie tyle ekwipunkiem, co z moją bronią i z bronią pomocniczą, jakie posiadam. No niestety gwiazdożyć nie mogę, zobaczę jak tu mi pójdzie. No tu mi poszło ok, a z tą trójką? No ok. I z tą też. Ok. No dobra. Teraz troszkę się zdziwiłem, no jednak te ciosy mam naprawdę dość mocne. Ej, kozak, naprawdę, lecę sobie na F. No w sumie krytyczna, dotyk plus jeszcze no heroiki. Mimo, że to jest na 50 level, a tu mam dwa zwyklaki, to jednak to są zwyklaki, no ten orb średni. Ale ta zbrojka jest naprawdę dobra. I damy tu F. No nieźle. Dobra, już mi się podoba. Naprawdę już mi się to podoba, że sobie mogę lecieć na EF, tylko no, będę używał jednak tych potek, no właśnie. Bo tutaj mi zabrały niby 30%, a mogło to być zawsze 60 albo 100. Wiecie jak to wygląda często, gęsto. No tutaj tak samo. No tutaj niestety muszę pociągnąć turowo. Cyk, 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 cyk. Dobra, pięknie. I zaraz 62 level, także naprawdę mówię, zrobimy sobie te dwa przejścia tych demiliszy. Teraz zrobię jedno, poczekam na tamtym końcu gdzieś. Sorki za kaszelek, ale jakoś tak, no mówię, potrzebowałbym się napić, a nie chce mi się robić teraz cięcia. Jeszcze, że tak powiem, ostatkami sił daję radę, moje gardło wytęża. Ile ma i ile może, tyle daje. Dobra. Trzeba też kontrolować, czy coś sobie nie zakładamy, bo o tym zapomniałem w sumie. No i tak, przerzuciłem sobie, jak widzicie tutaj, łapki z mojego tanska, z OR-ką, no bo jednak taka OR-ka to jest takie ubezpieczenie, które warto, naprawdę warto mieć. Mimo, że już będę miał solidny ekwipunek, to jednak ta OR-ka będzie sprawiała, że będę pewniej się po prostu czuł. Tym bardziej no, są to ogólnie bardzo dobre łapki. No i zmienię je sobie dopiero później już. Nie wiem, czy przypadkiem na 82 ich nie zmienię, żeby jednak ten mój tancerz miał co nosić. Ale na pewno jakoś nie będę ubolewał nad ich noszeniem. Tutaj mamy dopiero zmianę broni na 77. Co nie jest zbyt dobrą dla nas informacją, ale do tego czasu myślę, że zrobimy sobie to tak, że ja po prostu wbiję sobie ten, myślę, 71 tutaj na demiryszach. No i później zrobię sobie quest z Tchuzal na 70, no i to już mi wystarczająco dużo da. No niestety tutaj
Set nam nic nie daje, chociaż Heroic jak wydał, to wiecie, zawsze, zawsze Kendall to chętnie przyjmie. Bo z klanu raczej nikt, a Tuni takich drogocennych przedmiotów nie oddam, bo ona jest pazera i nie zapłaci za to tyle, ile powinna. No i tak, lecimy sobie dalej z tymi mobkami. Tutaj jeszcze mamy dodatkowo Vermonty. Szkoda, że nie te 66 wyłącznie, bo byłaby duża, większa na pewno możliwość na zlotanie unikatowej zbrojki, którą bym w sumie, szczerze, nie pogardził. Naprawdę nie pogardził mi tą zbrojką, przydałaby mi się na minusy na przykład, bo daje pancerz, przywracanie HP, SA, czyli to, co jest w sumie potrzebne. Dobra, lejemy sobie dalej, sobie tędy przejdziemy, albo już tędy, cyk. Okej, okay. No już niewiele do tego 64 mi brakuje, jak sami widzicie w sumie. A jeszcze nie zrobiliśmy pełnego przejścia, takiego na jakie ja liczę. No jest 64, dajmy w intelekt. Nie rozdaję na razie żadnych umek, bo mi się nie chce, szczerze powiedziawszy. Chcę po prostu jak najszybciej tutaj wyekspić tą moją czarodziejkę. Na tym odcinku mamy 11 minutę, także no powoli, powoli idziemy do przodu z tym czasem. Myślę, że tak do 23-4 minut będzie odcinek stosownie długi, taki jaki być powinien. Okej, tu mamy śmieci kolejne, które bardzo chętnie przyjmie nasza pani Tunia akurat. Akurat tutaj Tunia się przyda. No i tu tak, takie Vermonty to ja rozumiem, jeszcze jakby wszystkie same atakowały cały czas. To by było spoko. Okej, kolejna grupka. No i czekamy na ten unikat oczywiście. Czekamy na ten unikat, żeby spadł, bo to fajnie będzie sobie założyć taką zbrojkę szybko. Bo tak to następny mam dopiero na 82, a ja nie chcę mówić co będzie po tym 82, bo kolejną jaką mam przygotowaną to na 166 dopiero. Także naprawdę to jest dramat. To jest dramat, co tutaj będzie się działo. Okej, okay, dajemy sobie dalej, hits. Okej, okay, i wbijamy do środeczka. Wbijamy do środka. No i tutaj już mamy Vermonty, o których mówiłem, czyli same 66. No i tutaj jest największa oczywiście szansa na zlotanie tej zbrojki, bo jest ich tutaj no, najwięcej. I tutaj w tym momencie kończymy przejście jedno. No i drugie przejście jak zrobimy, myślę, że będę miał ten 67 w porywach do 68, chociaż na ten 68 raczej bym nie liczył, żeby się nie przeliczyć. Wolę się miło zaskoczyć naprawdę, no ale nie powiedziałbym, że ten 68 wbijemy, raczej 67, co i tak będzie całkiem niezłym wynikiem. Jeszcze tutaj sobie przy okazji już zbiję z tymi pszczółkami, a nuż widelec... Znaczy, no po prostu więcej ekspa wpadnie za jedno takie pełne przejście. No. No, więcej ekspa plus jeszcze jakieś tam plasterki ewentualne. No i widzicie, za taką grupeczkę dostaję 6%, także kozak. Tutaj kolejne procenty, tutaj kolejne. Także sobie wybijemy to wszystko szybciutko. Pszczółki już te nie atakują, ale 4% jak spadają, naprawdę fajnie. Tutaj 3%, kolejne. XP 4%, no i jeszcze tutaj sobie tą, te, w sumie te trzy grupki tutaj to sobie zbijemy i wbijemy tym samym, mam nadzieję, 65 level, bo tu jest to pokaźna grupka, 4%, dostałem, tutaj dostałem jeden z kawałkiem, to już nie jest zbyt dobry wynik, tutaj również, dobra, to dobijmy sobie tymi pszczółkami po prostu ten 65 i cyk, mamy 65 level, także fajnie. Dajemy sobie w intelekt, no i w ten czas zakładamy zbrojkę i orb pomocniczy. Także no, tyle co miałem zrobić, zrobiłem przy tym przejściu. No i co, widzimy się za momencik, jak to już się jako tako zrespi. Dobra, jesteśmy po cięciu, postanowiłem, że zbijemy sobie SK. Po czemu by nie? Taki mały przerywnik od expa. Zbijemy sobie właśnie to oto SK, poszedłem sobie po piciu, więc kulturalnie się napiję. Tak, żebyście, specjalnie, żebyście tak słyszeli. No i tutaj... mm,
bijemy grubą, gruba nam nic nie daje, mam nadzieję, że przynajmniej mleko dadzą. Nie dali, nie. Ale najgorzej, bo ja nie mam potek chyba już, żadnych. No, żadnych potek nie mam, dobra. Liczymy, że pan... No, nawet unikat dadzą, ale potki nie da. No, patrz to. Dobra, podbijamy sobie. To trzeba teraz rozegrać inteligentnie. Dobra, trzeba od obstawy zacząć. No i tutaj, żeby teraz tylko nie wywalił jakiegoś krytyka. No niestety, ale potek nie ma. Potek dalej nie ma, dobra. Także lecimy sobie teraz na seta. Może set w końcu coś da. Nie, to nie jest to. Nic niestety nie dał. Dobra, zbijemy sobie tą grupkę i cyk. No tutaj też nic nie spadło. Więc no to jest ten najwyższy czas, żeby lognąć na maga. Żeby lognąć na maga i tutaj zobaczymy. Wszystko ładnie zrespione. Tak powinno być. Bijemy sobie to hits. Wbijamy te procenty. Naprawdę fajnie. Fajnie tutaj się wbija. Naprawdę podoba mi się. Jeszcze te grupki z tymi pszczółkami. To naprawdę 3% ponad dają mi te grupki. Naprawdę fajnie. Prawie 4% nawet bym powiedział. Także naprawdę warto. Jeśli ktoś sobie expi, to naprawdę warto robić takie większe przejścia, bo demilisze demiliszami, ale tutaj też możecie zlotać jakiś unikat. Nawet na zwykłych światach to już tym bardziej polecam, jeśli macie możliwość taką. Robić sobie takie przejścia duże, bo macie też możliwość sporego zarobku na właśnie tych zbrojach. Jeśli takowe wam wylecą, a przecież jest możliwe, żeby nawet 3 wam takie wyleciały, czy 4, czy no więcej, tak? To wszystko zależy od farta. Także naprawdę zachęcam do robienia takich przejść. Poza tym, no sami widzicie, jak to się ładnie, fajnie expi. Też nie jest monotonne bieganie w kółko. Ja to średnio lubię, dlatego już mi się koboldy na przykład zaczynały nudzić bardzo. Mimo iż jest to naprawdę super szybki exp. To po prostu... No monotonia, tak. Tak samo eskami się już raczej nie nudzi. Eskami się jeszcze może, a nie już nie nudzi. Ze względu na to, że jest tam duży zarobek i cały czas coś się dzieje. Czy to pomagasz w biciu E2, a raczej czy to po prostu z kimś zbijesz sobie E2 i może nawet legenda spaść. Poza tym, no naprawdę, tam to szybciutko idą te przejścia i ten sam zarobek po prostu jest taki przyciągający do tego ekspowiska. Ja pamiętam, zawsze lubiłem tam sobie poekspić. Plus teraz, jak jest zakon równowagi, to sobie zawsze robię te questy. I to jest tak, że jak już czuję, że no to już nie jest to, że już mi się nie chce, to po prostu sobie oddaję te questy z zakonu równowagi i wtedy mam już level, jaki potrzebuję na następne ekspowisko. Albo level, żeby zrobić questy na następne ekspowisko, tak jak jest na przykład z patrycjuszami. Prawda? No prawda, jak nie prawda, jak prawda. No i dobra, jesteśmy już tutaj na demiliszach, że tak powiem, wchodzimy w tą sferę. No i zobaczymy, jak tutaj teraz nam ładnie pójdzie z levelem. Bo naprawdę fajnie, dużo dzisiaj wbijemy tego levela. 18 minutę mamy, czyli no tak jak planowałem, mniej więcej w 23-4 się zmieścić. Taki był zamysł. I mam nadzieję, że tak też mi się uda, dlatego teraz nawet jeszcze trochę podkręcę tempo, żeby wbić po prostu z wami na odcinku jak najwięcej. No i ja oczywiście sobie skończę już z tym ekspowiskiem, nawet jakbym miał tego nie robić na odcinku, to skończę sobie po prostu sam tutaj już, żeby was nie zanudzać tym, bo chciałem pokazać wam po prostu jak najwięcej ekspowisk z tej postaci. Bo mam tutaj po prostu ekwipunek na niski level. Poza tym wypowiadaliście się tak w komentarzach pod jednym z filmów z Inferno, gdzie expiłem maga, że właśnie chcecie takich odcinków, żebym pokazywał, jak od niskiego levela szybko wbijam szybko to wszystko wbijam. Bo fajnie się to ogląda. No i skoro tak uważacie, to wam się podoba, no to też dostaniecie. Kolejnego winia trzeba wziąć. Tak. No i tutaj cała mapka nam została. No myślę, że ten 67 to jest na spokojnie. Nawet myślę, że w tym może. No nie, no w tym to przesadziłem. Ale no myślę, że dotąd jak wybijemy, to już będzie ten 67. Na pewno będzie ten 67 wbity na tej mapce z kawałkiem.
z małą nawiązką. To jest pewniak akurat. Na to jestem gotowy. No stąd coś. Ten pierek już na 75 będę zakładał. To już raczej nie. Dobra, to wiecie co? Ja tutaj bym potrzebował, przepraszam, zrobić sobie mały porządek. Bo jest sporo rzeczy, których no, już nie założę, albo teraz nie zakładam. No i jednak chciałbym wiedzieć, z czego mam wybierać, żeby po prostu nie marnować czasu na przebieranie, przeszukiwanie. To tego na pewno nie założę. O kurde, ale nie no, ten naszyjnik to zakładamy. Soreczka. Za kaszelek. No jak sami widzicie, no różne rzeczy się znajduje. No już 6 leveli temu powinienem założyć ten naszyjnik. Ale tragedii jakiejś nie ma. No ten przywraca HP, to jest jedyny plus, którego tamten nie ma. Ale i tak to jakoś bardzo, bardzo nie przeciąży na... Znaczy może nie tyle nie przeciąży, co nie zaważy na tym, żebyśmy jednak to tamten naszyjnik nosili, bo ten jest o wiele lepszy statystykami. Dobra, co tutaj jeszcze będziemy nosili? Dobra, jest 67, także kozak. 67 i zobaczymy, ile do tego 68 mi zabraknie. Bo zabraknie, tak mi się wydaje. Bo jeśli miałoby nie zabraknąć, to już w ogóle przecudownie by było. Ale no nie liczę na to, nie liczę na to. Mi pewnie zabraknie jakoś z 20%, coś w ten desen. Tutaj to sobie odrzućmy, to również. Mamy hełm na 80 i tutaj na 8,2. Konsolę sobie przerzućmy szybko, hyc, zbieramy śmieci oczywiście. No wiem, że w tej nie ma, bo chciałem do tamtej. Bransolety sobie również przerzućmy. Dobra, te herojki sobie po prostu tu ułożę na dole. Kolejna czwórka. Fajnie. 5% ponad dostaję, ale to widzicie, w porównaniu do tych grupek, które były na tych pszczółkach, to nie są jakieś no duże różnice, no powiedziałbym nawet, że minimalne. No i tutaj już hyc, 5,3% też bardzo ładnie, fajne grupeczki. Dalej sobie tu uporządkujmy szybko wszystko. No myślę, że stąd już akurat wszystko będę zakładał. Ewentualnie będę się kłócił z tym hełmem, że z tym, bo mam tutaj fizyczną, która naprawdę mi się przyda. No i tutaj jeszcze, no w sumie to wszystko. No i ewentualnie tutaj, czekajcie, za łapki, no to te łapki, chociaż no ja sobie może później zmienię, tak sobie ułożę. To, co teraz najszybciej wrzucę do EQ. No i jak to wygląda? 23 minuta, no po prostu idealnie. Także no co, ja nie będę przedłużał, dziękuję wam za obejrzenie. A, no nie no, tak tego nie mogę zostawić. Zbijamy seta, lotamy legę, cyk. O! Heroik, proszę bardzo. Jakie miłe zaskoczenie, naprawdę miłe zaskoczenie. Powiedziałbym, że idealne na koniec odcinka, ale no nie, muszę to popsuć. Więc logamy jeszcze na Tanska, na Dionizos. Mamy SK. Mamy SK. I jest lipa. Dobra, lecimy po czarną perłę, bo musi leżeć gdzieś. Musi leżeć, dlatego sobie ją od razu zbierzemy. Jest perełka, dobra, jesteśmy uratowani, no bo jestem bez żadnych miksów, nawet jakbym się nie wiadomo jak ubrał, to bym nie przeżył tego. Dobra, ta perełka naprawdę sporo nam da i będę tutaj sobie po nią schodził, bo widzę, że no jest i czemu by z niej nie skorzystać, dlatego idziemy sobie tak samo jak wtedy, od Bragarta, później na strażnika, matkę, no i na sam koniec na frusza, zbijamy sobie. Tutaj nic ciekawego. Lekniemy się dopiero przed biciem matki. Konkretnie to pramatki. Także podlatujemy sobie do strażnika królowej. On nam nic ciekawego nie daje, niestety. A byłbym naprawdę wdzięczny, jakby dał mi legendę. I to już wkrótce. Albo no, którakolwiek ze dwójek. O, teraz patrzcie, teraz mleko spadło, proszę. To sobie będziemy mleka używali. Perełka będzie, że tak powiem, wtedy, kiedy nie będę miał mleka, to sobie wtedy będę perełki używał.
I kolejne mleko spadło, także naprawdę, ok. No ale jednak no nie jest to, nie jest to to, czego bym oczekiwał. Dlatego poprawimy sobie dwójkami tutaj. Zobaczymy. Może tutaj spadnie coś legendarnego. Tak, specjalnie nie powiedziałem ly przed tym słowem, żeby gra nie wiedziała, czego ja chcę i żeby mnie zaskoczyła. Bo lubi to robić. Na przykład ja mówię, że chcę legendę, a oni mi dają takie coś. No właśnie. I jeszcze kolejne dwie dwójki, także czyk, zuf. I Sataniel, który już jedną dał mi, może da drugą. Nie, ale dał kulki. No, przynajmniej tyle. Co tu się stało? Co tu się stało? Dobra, będę musiał to ogarnąć. Dzięki za obejrzenie. Cześć.